Znajomą taki szmak na ciebie, jak cię wciną, to że w niebie. Ta nadziewka z marmuladą na kolana padą nad nią. Czyżeś pudrem posypany, czyżeś lukrem lukrowany? Ja i tak cię, krepiu, zjem. Dziś o w czwartek i to wiem. Dzisiaj, 20 lutego, w Wiśle rozstrzygnięto konkurs na najlepsze beskidzkie krepliki. Konkurs, który miał przerwę, ale wrócił. Wrócił, szczęśliwie wrócił, w powiększonym składzie, bo dołączyły do nas gminy Beskidzkiej Piątki. Ich przedstawiciele dzisiaj są w jury. No właśnie, ich przedstawiciele są w jury i po prostu sprawdzają, degustują i wybierają tego najlepszego kreplika beskidzkiego. Beskidzkiego kreplika, tylko trzeba powiedzieć i zaznaczyć w tym miejscu, że dzisiaj jury niestety albo na szczęście ma trudny pączek do zgryzienia. Kto mógł się zgłosić z tym swoim pączkiem tutaj do tego konkursu? Zgłoszenia były każdej osoby fizycznej, piekarnie, szkoły, uczniowie. Mamy tutaj zgłoszonych 20 uczestników. Wymogiem jest to, żeby pączki były smażone na smalcu z powidłami śliwkowymi i z dodatkiem alkoholu, żeby nie były za tłuste. Wiemy, że były też takie lata, w których nie było konkursu, a ludzie do organizatora dzwonili, gdzie mają dowieść te krepliki. W związku z tym to jest już na tyle tutaj zakorzenione w Wiśle, że no nie mogliśmy nic innego zrobić, tylko wrócić do tej tradycji. To jest na tyle sympatyczny i przepyszny konkurs, że warto do niego wrócić, a dzisiaj po frekwencji widać, że to był strzał w dziesiątkę, bo mamy 20 zgłoszeń po takim okresie przerwy, to jest bardzo dużo. W związku z tym było to potrzebne na pewno. Właśnie, a skąd te zgłoszenia? Bo to chyba nie tylko Wisła, to powiat cieszyński, czy jeszcze dalej wybiegamy? No to powiat głównie gminy i miasta Beskidzkiej Piątki, bo zaprosiliśmy w tym roku do jury właśnie przedstawicieli gmin Beskidzkiej Piątki po to, żeby się jeszcze bardziej zintegrować. No i mamy tutaj Brenną, Istebną, Szczyrk, Wisłę i Ustroń. Także współczuję już jury, bo to trzeba 20 pączków spróbować tak naprawdę. No one są wszystkie przepyszne, no ale ileż można. W każdym bądź razie mamy zgłoszenia właśnie z tych miejscowości. Cieszymy się z tego bardzo. To nie tylko te pączki, bo też mamy tą część taką artystyczną, tą oprawę tego wszystkiego. Tak, no bo w Beskidach to, co ważne, to jest kultura góralszczyzna, w związku z tym przygrywa nam kapela góralska Wisła, bo jakżeby inaczej. No i mamy też świetną grupę teatralno-kabaretową Emocja, która w tym stylu takim naszym góralskim, po naszemu, coś tym wszystkim uczestnikom chce przekazać. W taki sposób właśnie kabaretowy, z uśmiechem na twarzy. Jury z pewnością nie miało łatwego zadania. Jaki powinien być ten idealny pączek? Co on powinien mieć? Jakie te nadzienie powinno być? Na pewno powinien być fajnie wyrośnięty i mieć odpowiedni również kolor. Jeżeli chodzi o nadzienie, kryteria konkursu były takie, że powinny być to powidła śliwkowe. Nie wszystkie pączki mają takie nadzienie. Nasi uczestnicy użyli również innego nadzienia, typu porzeczkowe, jabłkowe. No to już troszeczkę gdzieś tam lekko dyskryminuje, natomiast nie ujmuje im oczywiście smaku. Jak do tej pory większość pączków jest bardzo dobra, natomiast są wyczuwalne znaczące różnice, widać gdzie były użyte naprawdę domowe składniki, domowe konfitury, jaja, to wszystko widać i czuć w smaku. Mniejsze, większe, z posypką lub bez. Krepników sporo, a jury ma problem, bo z 20 musi wybrać ten najlepszy, ten, który zostanie najlepszym beskidzkim kreplikiem. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz. We'll be right back.